Dziś mamy 6 grudnia. No i taki oto prezent od Mikołaja mam. Głowica do zatorka 25. Wydaje się, że jest dobra. Nie ma pęknięć pomiędzy zaworami. To jest raz. Tutaj tylko jakiś delikatny wżer, ale to gdzieś musiała albo woda stać, albo nie wiem. Ale nie ma nigdzie pęknięć. Tulejki tak jakby nowe. Tutaj też żadnych śladów pęknięć nie ma. Zawory nie są wpuszczone, czyli gniazda nie były frezowane 5 czy 10-krotnie. A więc jest szansa, że zatorek na tej głowicy w końcu ruszy. Jeszcze zobaczmy tutaj. Tutaj jest takie newralgiczne miejsce, gdzie te głowice też lubią pękać. Tam już poświecimy. O, tutaj na górze lubią sobie pęknąć po całości w kanale ssącym. Tutaj tego pęknięcia też nie ma. No i nawet widać, że ktoś tą głowicę robił jakby dla siebie. Jak się dokładnie przyjrzeć, to są nowe prowadnice. Talerzyki na górze też nowe, dorabiane. No trochę po prostu brudna, ale po wyczyszczeniu zweryfikujemy dokładnie, czy naprawdę jest bez żadnych pęknięć. Głowica to po prostu był taki leżak na zapas. Ciężko było wyrwać tą głowicę od tego człowieka, który ją trzymał na jej jako zapasową, ale się udało. Także teraz miejmy tylko nadzieję, że po złożeniu traktorka nie wyjdą jakieś ciekawostki. No ciężko taki okaz teraz znaleźć bez pęknięć, bo mam już dwie takie złomowe głowice, które mają pęknięcia, no i nie wiadomo co z nimi robić. No ale ta głowica powinna załatwić sprawę. Także dziękuję za uwagę.